Neurolog Jarosław Wajda ze statuetką złotego stetoskopu to zwycięzca plebiscytu Radia 5 na najlepszego lekarza powiatu ełckiego. Kandydatów do otrzymania tego zaszczytnego tytułu, a także złotego stetoskopu zgłaszali nasi słuchacze. Następnie w głosowaniu SMS-owym wyłonili trójkę najlepszych. Największą ilość głosów otrzymał dr Wajda, który w służbie zdrowia pracuje od ponad 25 lat. Od 1993 roku jest neurologiem w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Jest to bardzo prestiżowa dla mnie nagroda i tytuł. I jest to tytuł o tyle bardzo prestiżowy, że jest to tytuł przyznawany przez pacjentów, czyli osoby, dla których jakby nie było, pracujemy i funkcjonujemy i którym służymy. W związku z tym sam fakt tego jest dla mnie właśnie bardzo ważny i to daje prestiż tej nagrodzie. Wydaje mi się, że dobrze się w tym zawodzie czuję, dobrze się chyba spełniam, bo między innymi myślę, że świadczy o tym też ta nagroda ten tytuł. I na pewno nie wybierałbym innego zawodu. Decyzją słuchacza drugie miejsce w konkursie zajęła dr Krystyna Olszewska, która jest lekarzem medycyny rodzinnej. Jestem taką urodzoną optymistką. I mam nadzieję, że właśnie troszkę zawsze takiego optymizmu potrafię przekazać pacjentom, chociaż czasami też potrafię nastraszyć wtedy, kiedy trzeba zmobilizować, żeby zająć się swoim zdrowiem. Praca jest przyjemnością, życie jest przyjemnością, kontakt z pacjentami jest przyjemnością i myślę, że gdzieś tam sporo pacjentów mnie lubi i pewnie stąd to wyróżnienie. Mieszkańcy regionu docenili także stomatologa, doktora Marcina Drewniaka, który zajął trzecie miejsce. Niestety z powodów osobistych nie mógł się dziś z nami spotkać.